Odcinek pierwszy. Nagie fakty są takie. Gospodyni domowa odnajduje swojego pracodawcę, martwego, w przydomowym garażu. Wszystkie znaki na ścianach niebie i ziemi wskazują na samobójstwo. Ale instynkt podpowiada, że prawda jest zupełnie inna. Zgon nastąpił godzinę przed odnalezieniem zwłok, żadnego włamania, żadnych śladów walki. Czyli samobójstwo. No. Chociaż nie zostawił listu pożegnalnego. W pierwszym odcinku cała brygada z Olą, która jest partnerką Tarkowskiego, jeszcze. Oni przyjechali na miejsce zabójstwa, aż tu nagle jakaś pani grzebie w śmietniku i mówią, Boże, dajcie ją tutaj, kto to jest? Może się przyda, czego ona tam szuka? Może się przyda jako świadek? Mogę dowód? Oster. Pani komisarz Oster? A pan pewnie podkomisarz Tarkowski? Legitymuje ją Tarkowski, a tymczasem się okazuje, że to jest właśnie ta Oster. Więc w ten sposób Tarkowski poznał swojego szefa. Wejście do zespołu pani komisarz Oster psuje nam szyki. Zmienia nasz sposób pracy, nasz sposób myślenia. To utrudnia dotarcie do rozwiązania sprawy. Ponieważ ja wolę opierać się na bardzo konkretnych dowodach, a nie na przeczuciach. Myślę, że to z jej powodu. Skąd ci to przyszło do głowy? Z pewnością zabił się z rozpaczy. 11 lat po śmierci córki. Wchodzę do domu i mówię, że czuję ból. Tu jest wiele bólu i cierpienia. Czujecie to? Mówię do nich, dla mnie to jest oczywiste, ja to czuję po prostu. Jest jakiś ciężar w powietrzu, coś mnie przygniata. A oni patrzą na mnie jak na idiotkę. Oczywiście Ola była na miejscu zbrodni, bo jeszcze tam jest policjantką, która prowadzi tę sprawę. Później to się wszystko wywraca do góry nogami. Natomiast oczywiście nic nie jest jasne. Wszyscy myślą, że jest to samobójstwo na pierwszy rzut oka, ale to by było za proste. Jedziemy, dostaliśmy wezwanie, jesteśmy na bombach, musimy się tam znaleźć 15 minut, dlatego bym z wami mógł rozmawiać jeszcze 3, 4, 5 godzin, mam tyle do powiedzenia, natomiast rzeczywiście jesteśmy w jednoczasie i musi już bolid ruszyć, wybaczcie mi.